Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Wolnym Ludem Rozbitków w Stellaris. Tak więc ostatnio podporządkowaliśmy sobie trochę obszarów tutaj, no i w tej chwili odbudowaliśmy zasoby, armię i jesteśmy gotowi do dalszych działań. Zresztą pod względem strat nie było tak źle. To, co jest nieprzyjemne, to pozycja tutaj drugiej największej siły, która praktycznie się z nami zrównała, czego się za cholerę nie spodziewałem. Teraz by się trzeba zastanowić, w jaki sposób możemy ich przegonić, ale tak naprawdę głównie ich siła polega na flocie, więc no, to jest trochę niebezpieczne. Dobrze, że są w Federacji, ale to też jest problem, co by z nimi zrobić. Czy później byśmy chcieli się ich pozbyć i jakoś zdominować? Zobaczymy. Póki co, plus jest taki, że nasza federacja jest ligą kupiecką i to gospodarka decyduje o, powiedzmy, pozycji państwa. Tak więc, no, przynajmniej pod tym względem dominujemy. Pod względem flot jesteśmy bardzo, bardzo słabi. To aż tak niespotykanie, patrząc na potęgę tych głównych sił. Technologicznie również troszkę dominujemy. No i dyplomatycznie jesteśmy na drugim miejscu, ale niewiele. To jest być może do nadrobienia, gdybyśmy tam wysłali wszystkich envojów. Zobaczymy. No, ale jest jak jest. No i co? No chyba będzie trzeba kontynuować naszą dominację. Być może będziemy musieli coś zdobyć po prostu, żeby utrwalić naszą pozycję. Jest też oczywiście opcja, żeby zbudować stocznię na naszych orbitach pierścieniowych, o pierścieniach orbitalnych, i tam byśmy mogli dorzucić kotwicowisk i tym samym byśmy mieli większą flotę, ale nie wiem, czy powinniśmy iść flotę, czy jednak powinniśmy się opierać na gospodarce, czyli zwiększyć potencjał zaludnieniowy, chociaż też z trzeciej strony mamy jeszcze tyle pustych planet, że zwiększanie potencjału niewiele tutaj zmieni. No ale chyba skończyć czas to gadanie i czas na kolejną wojnę. Fajnie byłoby też odzyskać pewne tereny, które wpadły w ręce wroga w poprzednim konflikcie, tak więc no, to jest, powiedzmy, otwarte do zastanowienia się. Gdzie oni mają teraz stolicę? Nie pamiętam. Tu, bo coś mi się zdaje, że jak się zajmie stolicą, to ona i tak nie zostaje włączona do nowego powstałego państwa. Nie jestem pewien w 100%. Mamy też tutaj własne roszczenia, czyli to zostanie wciągnięte do nas, a później przekazane sojusznikowi. No dobrze, czyli jaki jest plan? Eskadry wszystkie kierują się tutaj. Budujemy też jakieś nowe tam siły, ale one to na przyszłość, jeżeli już. Będzie towarzyszyć nam tutaj ta flota. Ona w pierwszej kolejności zajmie się chyba zajęciem tego. W sumie też tu moglibyśmy zebrać nasze główne siły. Druga flota będzie tu i pomoże flocie najemniczej w ofensywie, się w zajmowaniu terenów. I być może rozsądnie by było już dołączyć tu kolejnych rekrutów, żeby wzmocnić te zasoby. No tu przeciwnik trochę tej floty ma, ale to zginie z pierwszego szturmu naszego tak naprawdę. No i stać nas na to, żeby przygarnąć najemników. Prawie 400 tysięcy siły floty. I co mamy? Ja zakładam, no po prostu tutaj na tym froncie powinni być a i tak powinien wystarczający, żeby opanować ten potencjalny problem.
Też nie zaniedbujmy tutaj, bo niektóre miasta, czy miasta, planety mogą się zapchać obywatelami. Większość jest okej. Dobra. Być może też powinniśmy mieć więcej światów naukowych. W sumie. Można by w to pójść, tak patrząc. Ships upgraded. Okej. O, i bunt robotyczny nastąpił. Zmieńmy tą planetę na technicyzowaną. Doprodukujemy też nowy okręt naukowy. O, tu się też pojawił jakiś gigantyczny twór. Może troszkę się wycofajmy tu dla bezpieczeństwa w ten sposób. Ok, czyli te roboty dołączyły do wspólnoty galaktycznej, co ciekawe. Zakładam, że to jakieś pomniejsze państewko. A, i tu by się trzeba było w sumie zastanowić, co byśmy dalej chcieli popierać. O, są kraje, które można by się potępić. Tutaj ostatnio przepchnęliśmy to, ale chyba w dalszym stopniu już trochę to się nie opłaca. To można było zmniejszyć trochę rolę floty. I to byśmy chyba najbardziej zyskali na tym. A nie widzę, gdzie to jest. To nie jest to. A, nikt tego nie proponuje. No dobra, my to możemy zaproponować. Zobaczymy, na ile zyska to poparcie. Nie wiem, co druga flota jest. A, jedna po prostu została, nie wiem dlaczego. Wyślijmy ją może już tutaj, chociaż coś mi się zdaje, że tak pojedyncza flota niewiele zmieni, jak nawet tam się pojawi.
Nie, co więcej, może być narażona na zniszczenie tak w pojedynkę, więc lepiej, żeby przybyła tutaj jednak. Tu też koniec końców źle zaparkowało. No dobra, czyli czas na kolejną wojnę. Zróbmy to w ten sposób. Oczywiście głosujemy za. We have declared war because some people have to learn the hard way. Od razu uderzenie na tą planetę. A nasza flota najemnicza tutaj uporządkuje tą część. Czy jest to? A, bo są te roboty, które się zbuntowały. Które w sumie korzystają na obecnej sytuacji. My w tej wojnie byśmy chcieli chyba te obszary te głównie zająć. No oczywiście trochę przesunąć tereny, chociażby po tej stronie, które utraciliśmy w ostatniej wojnie. Bo to było nieładne. Oczywiście to pełne zwycięstwo to jest prawie niemożliwe przy tak dużym przeciwniku. Ale dużo małych rozbiorów, myślę, że jeszcze z 4-5 wojen i rozbierzemy tę federację. Tutaj widzę, nasi dość ostro pomagają. Pierwsze zwycięstwo. Ruszmy może już na wroga w tym kierunku. O. A tu rozpocznijmy desantowanie tego. No, tam drobił. W sensie odcinki będą mało lat obejmowały, stety lub niestety. Eleganckie zwycięstwo. Naprawmy naszą flotę. I oczywiście drugi oddział sił lądowych również przystępuje do ofensywy. W czasie co tu się dzieje? O, gdzieś jest nadwyżka populacji, widziałem. Tu zawsze to ciężko dobrze kliknąć. Powiedzmy, ten nowy chyba świat technicyzowany będzie potrzebował masy ludzi do pracy, ludzi, robotów. Też zwrócę uwagę, przypomnę, jak ktoś się interesuje, że 9 wychodzi nowe DLC.
Tą kampanię dokończę bez niego i myślę, że następną już zaczniemy z nowym DLC, więc muszę zastanowić się, czy je już odblokowywać, czy nie. Czyli zależy, jak będzie to wyglądało. Jak gra się będzie wysypywać po, powiedzmy, jakimś tam update'ach, no to zakończymy to w miarę szybko. Jeżeli nie, no to dokończymy to i potem sobie spokojnie, powiedzmy w czerwcu, zaczniemy z tym DLC na nowych przywódców. Ale to się zastanowię. Ale na pewno będzie. Okej, tutaj jest ta generalna bitwa między naszymi a wrogami, taka naprawdę generalna. Naszych tutaj zmiażdżą niestety. Battling aggressor station. Aggressor colony emancipated. Ciekawa taktyka, że tak blobują wszystkie siły. Z jednej strony dobra, ale z drugiej strony no, generalnie wszędzie przegrywają przez to. Taka prawda. No ale może pomożemy trochę robotom, które przeżyją dzięki temu. Chociaż ciężko powiedzieć, jak to się skończy. No, się też tutaj sił mają sporo, nie powiem. Ale to jest przerażające, to jest 2 miliony siły floty. Znaczy, gdyby wszystkie zawsze to się zebrały, też tyle mamy, ale... Tak to nie wygląda. Dobra, naprawa. Tu dość długo idą desanty, z tego co widzę. Oczywiście piechota się stale produkuje i to będzie już, myślę, do końca. Jednak potrzebujemy żołnierzy. No i to też jesteśmy dość mocno potaśtani przez wszystko. Aggressor colony emancipated. Pięknie. To będzie warto zająć, czy to i tak nie my dostaniemy, tylko nasz sojusznik, ale no, to jest to centrum strategiczne. Trochę mnie też martwi niska lojalność tych świeżo przyjętych frakcji, ale gdzie to było? Tu, no na razie nie możemy nic z tym zrobić, musimy trochę poczekać. Czyli tego nie przeskoczymy, czy byśmy chcieli, czy nie. Małe uzupełnienie strat. Tu mieliśmy odzyskać, a mi się coś zdaje, że skończy się na tym, że stracimy ten obszar. Aggressor colony emancipated. Tu planet nie mam.
tutaj też widzę wróg. Emancipated. Kontrofensywę małą zrobił. Chyba to można było zniszczyć, czyli to byłby dobry punkt dla uderzenia naszego. I chociaż tutaj byśmy odzyskali trochę utraconych terenów, czy czemu nie? Tutaj też są te roboty, ja nie wiem, co oni tutaj kombinują. Dobra, no ta część jest dostępna na ofensywę. Aggressor station. Co w Senacie? Planetary invasion begun. Planetary invasion begun. Okej, okay, odzyskaliśmy dominującą rolę. A to jest troszkę sztuczne, bo po prostu wykorzystujemy najemników, żeby na papierze lepiej wyglądać. No, ale okej. Okay. Aggressor colony emancipated. Też pojawiają się uchodźcy wojenni. Oczywiście będziemy ich przyjmować. Mimo, że no, my jesteśmy troszkę winni temu kryzysowi. Czy tu już wszystko jest zdobyte? Bo tutaj tych stoi cwaniaków, że ciężko określić. Czy mamy wszystkie planety w sektorze? Nawet nie wiem, jak to sprawdzić. Powinna być jakaś lista, także klika się i się można sprawdzić, czy zajęło wszystko, czy nie. Może jest, tylko nie wiem, jak tego użyć. No i kolejny system. Station. No to małe zwycięstwo będzie łatwe. No, ale jak widzicie, na razie to atakujący by zyskać, czy obrońcy by zyskali więcej od nas. No raczej tą część, no bo konflikt z robotami, ciekawe jak się zakończy, bo no, roboty dużo zyskują dzięki temu, że nasz wróg jest zajęty tą wielką wojną z nami. O, też są planety, które zajął. Nie, to jest nasz. A pozostałe stacje są po prostu opuszczone. Planetary invasion begun. Battling aggressor station. No to mnie przeraża, ludzie. Nie wiem, że wszystkie floty by razem dały radę z tym. Naprawdę nie wiem. Tutaj nie używamy w tej chwili wszystkich bonusów. W sumie, wiecie co? Nie będziemy oszczędzać.
Dobra. Troszkę wzmocniliśmy tak nasze siły, w sumie nie robiąc nic realnego. Ja też jest potężna flota, nie ukrywajmy tego. Ale to jest połowa tej floty, która tam stacjonuje. Po wrogiej stronie. Czyli naszym największym plusem są oczywiście te siły galaktyczne i siły należące do Federacji, więc chociaż tyle. Dobra. Sprawdźmy tutaj, czy wszystko zajęte, bo teraz sobie polecieli, tak, można obejrzeć. Kolejna planeta do upgrade'u. No dobrze, te małe planety stopniowo będą rosły. Planetary invasion begun. Ja się tam cokolwiek werbuje stale. Gdy nie ma większości obywateli. Dobra. O, tu główna flota naszych, powiedzmy, ruszyła. Zniszczmy chyba te floty. Tutaj stoją, zanim pójdziemy w tym kierunku. I tak mamy masę planet najpierw do zajęcia inwazyjnego. No i robimy swoje. Dosyć pusta planeta. Ale już z pierścieniem. A patrzcie, uciekł dupek. Liczyłem, że dorwiemy tą niewielką flotę, co tam się zebrała. Okej, to mogłoby ruszyć do boju. I co, odbijmy tutaj. Czemu nie? Może być ambasada. Najpierw będziemy głosować nad tym, dopiero potem nad naszym. Dobra. Nie jest źle. Drugie w kolejności. Aggressor colony emancipated. A nie wiem, czemu oni tak blobują te floty strasznie. My sobie też tak robimy z drugiej strony, no a to dlatego, że wszyscy tak robią. Research complete. Nowa technologia. No nie, inteligentne roboty to potencjalny bunt. Niech będzie wydajność minerałów wydobycia, czy tam pozyskania. Wszyscy pozostali to formy biologiczne. Okej. No ta wojna mi troszkę nie odpowiada, szczerze mówiąc. Teraz nie wiem, do kogo te tereny pójdą, jeżeli
Tak to wszystko dziwnie wygląda jak w tej chwili. No trochę to komplikuje nam życie. Tu jest chyba też już wszystko. Są raz, dwa, trzy, cztery planety. Czyli teraz się tu skierujmy. Czy oni się skupią chyba na tym, żeby tu odzyskać, w sensie połączyć te dwie terytoria? A co, nasi nie zdobyli tego? Czasami to jest aż dziwne. A, poskoczyliśmy tym skrótem, okej. Aggressor colony emancipated. Construction complete. Jest najbardziej naćpane tymi planetami, ale już pozostałe są mniej ufortyfikowane. Battling aggressor station. Rośnie populacja, rośnie. Planetary invasion begun. Dobra, próbują to rozwalić w końcu. Station under attack. Planetary invasion begun. No, teraz oni będą tu odzyskiwać. Nie? Mi się zdawało, że tu przysłali armię desantową. Aggressor colony emancipated. Dobra, to już idzie dobrze, bo zostały takie kolonijki, a nie kolonie. Aggressor colony emancipated. O, to jest dość duża ekipa na tej planecie. Dobra. Planetary invasion begun. Station under attack. O, teraz z tej strony tak widzę, przerzucają te główne zgrupowania. Tu zajęli. Planetary invasion begun.
No niestety nie mamy możliwości kontrolować, gdzie które zgrupowania floty są przesuwane, więc... Battle commenced. Nawrócona? To ciekawe, co się stało. Jest mocno zniszczona. Dobra, no tu zaatakowaliśmy i troszkę nie wiemy, co dalej robić, tak szczerze mówiąc. Może wykorzystajmy, że troszkę podzielił swoje floty i przerzućmy nasz główny trzon tutaj, żeby chociaż troszkę ich tutaj pouszkadzać. Uszkodzenia armii. Tu jest też flota, którą być może warto byłoby unicestwić w sumie. A, to widzę, roboty biorą udział w tej bitwie w niewielkich ilościach, ale jednak. Zwycięstwo, chociaż też się wykrwawiamy, nie ma dwóch zdań, że też się wykrwawiamy. No ciekawe, czy udałoby się coś uzyskać. Jak brak celu wojna. Nowa wojna wybuchła. Co to za dupek? A, ten starożytny. To chyba wiemy, co mu zrobimy. A, nie możemy. To ciekawe, że któryś z naszych sojuszników musi mieć tam roszczenia. Ciekawe, czy ci. Ale z pewnością nie jest to problematyczna wojna. Najbardziej mnie zaskoczyło to zniszczenie planety, powiem szczerze. Aggressor colony emancipated. Oczywiście. Research complete. I dalej osłony. Kolejna planeta. A, czy oni niszczą? Nie. Battle commenced. Mogę tam pójść i co zobaczyć? Planetary invasion begun. To nie jest ta planeta.
Chociaż tu jest taka ilość naszych sił, które tu niepotrzebnie stoją. Jesteśmy troszkę osłabieni nawet po tych naprawach i po odpaleniu tych edyktów. To tak nie wygląda idealnie, jeżeli chodzi o kondycję tych flot. Tym najemnikom to się walczyć nie chce, a z drugiej strony jak najemnicy. Battling aggressor station. Czyli co, oni niszczą planetę tutaj w tym układzie? Jest taka możliwość, ale... Aggressor colony emancipated. Battle commenced. Nie powinniśmy mieć tutaj ten nowy statek. Niech się rozwijają, to nam nie przeszkadza, że ktoś się rozwija. Możesz być ty. I już lecisz. Dobra. Czyli co? Wszystkie planety już wchłonięte? Tak by wyglądało. To lecimy dalej. No tu zaciekła bitwa była, ale już jednoznacznie wygrywamy. Tutaj trzeba trochę napraw porobić, bo rzeczywiście to już nie jest tak ładnie jak wcześniej. Aggressor colony emancipated. Do kogo trafiłaby ta prowincja, bo oni kontrolują orbitę, a my planetę. No nasi tutaj, czy nie wiem, znaczy zakładam, że nasi, no bo oni są w ofensywie. Niech się naprawi i poleci na drugi front. No, też tam planety. Planet jest wszędzie dużo w tej chwili. Spaceport under attack. Co
to się buduje. A, te pierścienie, dobra. Aggressor colony emancipated. Czy tu. A, nawet to spada. Ogólne. No ale nie wygralibyśmy tej wojny bez zniszczenia tej głównej floty, więc to też jest inna rzecz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nasi sojusznicy, widzę, tak sobie też dość dobrze poszaleli, zajmując co się dało. Ruszmy się na razie tu, potem zobaczymy co dalej. Na razie to wróg wielkich postępów nie zrobił. Tu coś zajął, ale tylko zajął tak bez planety, tylko po prostu system. Czemu to tu stoi? Bitwa trwa, ale jedyny może być wynik. Ktoś ostro szaleje z używaniem broni masowego zniszczenia. Aggressor colony emancipated. Planeta może być mieszana, czyli damy tutaj też to. W ten sposób. To też zmaksujmy. Dobra, czyli tu kwestia ogarnięta. Tu będziemy desantować. Ty wobec tego zdesantujesz tutaj. No, tak działamy na wszystkich frontach. Pytanie, czy to jest rozsądne, że tak działamy na wszystkich frontach. Właśnie. Rzućmy okiem na potencjalny wynik wojny. Jest ten jeden teren, który nie widzę tej planety, gdzie ona może być, którą stracilibyśmy, czy my. Sojusznicy. Handshake protocols activated. Kto chce z nami gadać? A, roboty? Dobra. No teraz sojusznicy, no bo wspólny wróg, to nie ma się co dziwić, że się lafciamy.
Nie mogę tego znaleźć miejsca. Kudax i coś tam inne. Kudax to wiem gdzie, to jest tu, co mnie nie ma co dziwić, że tam są roszczenia. A, i to, czyli jakbyśmy te dwie rzeczy odbili, to de facto wojna jest 100% na naszą korzyść. To oczywiście trochę gnębimy po prostu, tak naprawdę. Research complete. To są wszystkie floty poza najemniczą, tak. Te dwa giganty najbardziej mnie interesują, bo tam jest w sumie 800 tysięcy siły ognia. Jak szybko się tu znaleźliśmy. No dobra, doszliśmy na to i na to. Planetary invasion begun. No, ale cieszę się też, że dzięki naszym działaniom ten robotyczny bunt tutaj naprawdę się okazał udany. Nie wiem jak długo, ale na chwilę obecną udany. No, tu jest niebezpiecznie. Tu jest niebezpiecznie. Zaboli ich nasze uderzenie, no ale różnie może to wyjść. Dobra, odbijmy jeszcze tutaj parę systemów. Nie wiem, czy to ktoś ma roszczenia, ale jak jest możliwość, to wiadomo, że zawsze fajnie skorzystać i coś ucapić. No, bo tu chyba planeta jest droga. Musi tak być. Tu jest ta planeta, którą by nam chcieli zabrać. Kurde, dokonywanie desantu przy tym, jak te dwie floty tutaj stoją, to jest, kurde, proszenie się o kłopoty, szczerze mówiąc. Ale obserwujmy w ogóle ich ruchy. A i nas ignorują. Jakby nie chcieli... Nas przestali ignorować. Tu 50. No to jest jeszcze do pokonania, ale tu lecą kolejne. Nie. Tu odpuśćmy sobie ten pomysł tam z desantowaniem się w ogóle. Trzeba przeboleć stratę tej jednej kolonii, tak naprawdę. Koniec końców. To nie jest zły wynik. Czyli zmuszamy. Zmuszamy ich do akceptacji tej sytuacji obecnej. Chyba tutaj uderzą, ale liczę, że Zavro da im pokój przed klęską naszej floty. To jest przegrana bitwa, jakby nie doszło do końca. No ale.
Jakiś opór im stawimy, ale blob. Ciekawe, no chyba że będą chcieli to ciągnąć. Tu jest 2 miliony siły floty. No, chyba czekają na zwycięstwo z zawarciem pokoju. Coraz więcej uchodźców, nie ma się co dziwić. Dość mocno uszkodzone. Wycofajmy to. Bardzo czeka na zwycięstwo w tej bitwie. Dziwne, czy z drugiej strony przez to straci tutaj terytoria. No takiej sytuacji nie miałem, żeby tak długo zwlekał. No, sprytny, czyli sprytny. No. Chcę ugrać jak najwięcej z tej bitwy. Dobra, nie będziemy dalej wykrajać naszej floty. Jego staty też potężne, to wszystko tu pouszkalane, no ale odniósł zwycięstwo. No i co teraz? Wyszło nieźle, czyli obroniliśmy rozpaczliwie tą, odzyskaliśmy Nugan, to też jest dobre. Tu musieliśmy nie mieć roszczeń, czyli to zwycięstwo nam to nic nie dało. Co do tego frontu, no niestety jak się obawiałem, tutaj tę jedną planetę roboty zabrały. No, czyli to powstało jakieś takie mikropaństewko. To też nie zostało wchłonięte, bo to chyba jest ich stolica. Dokładnie, czyli w następnej wojnie będzie trzeba uproszczenia zrobić po prostu. Tu jest pad, czy im została jedna prowincja z trzema planetami. Roboty wchłonęły to. Nasz sojusznik tutaj się ładnie rozrósł. Czemu nie? Trzeba spadać, trzeba będzie to pokombinować. O.
Jest minus, ostry minus, czyli co robimy? Na pewno damy im tą dozwoloną ekspansję. A, tylko że musi. Czy nam zależy? Nie, to nie jest kraj, na którym nam zależy, żeby walczył w wojnach, bo. To jest jakieś dziadostwo małe, no. Czyli jeszcze raz. Możemy trochę bardziej przycisnąć, a tu chyba mi nie zależy, żeby brał udział w jakichś wojnach. Okej. Od razu lepiej. Tu... O, tu go mocno przycisnęliśmy. Po prostu mu trochę zmniejszymy obowiązki. Dobra, co robimy dalej? Nasza flota najemnicza ruszy się załatwić tą sprawę. No, trochę się będziemy odbudowywać. Dobra, ta umowa też jest już na plus. Teraz została ta. Dozwolona ekspansja. Tu no wszystkie wojny oczywiście. Zróbmy tak. Może trochę tego niech nam dadzą. O. Powinny być teraz troszkę lepsze warunki. Battling aggressor station. I ściągnijmy tam naszą główną flotę desantową. Druga flota desantowa do stolicy. I zostanie też wzmocniona. Dalej, ale już jest lepiej, ale dalej troszkę... No dobra, za jakiś czas znowu spróbujemy. Generalnie wygląda to już w miarę przyzwoicie. Gdzieniegdzie można by trochę i było docisnąć, jak jest plus 6 na przykład. Tu można by było. O. No, dość drogie, jeżeli chodzi o wpływy. To jest naprawdę fajne zarządzanie, przynajmniej dla mnie tymi poddanymi.
Oczywiście no, tony są potrzebne wpływów, ale od czego jesteśmy galaktycznym kastodianem? Czy tu się też pewno poprawi, jak przeskoczą na wyższy poziom bastionu. Teraz do naszych flot pozostałych, które już się widzę ogarnęły. To wszystkie się kierują tu, no i będziemy mieli gigantyczną odbudowę. A tutaj jesteśmy przeciw i... chyba przejdzie, nie przeczy, w sensie tak jak chcemy będzie. I nasza dominująca pozycja na razie się utrzymuje. A jak tutaj po tej umowie nowej... O, już nawet chyba sami się będą ogarniać. O, mogliśmy jeszcze ich bardziej przycisnąć, szczerze mówiąc. Widzę, że jakbyśmy im przywalili 50%, też by przeszło. Nie widzę z tym problemu. W ogóle te naukowe rzeczy będzie trzeba troszkę poobciążać bardziej tych, co niektórych, bo z surowcami jest dobrze, tylko że surowce z kolei są ważne o tyle, że dają nam tutaj tą pierwszą pozycję, więc im więcej ich pochłaniamy od sąsiadów, tym lepiej. O, wojna jeszcze nie wygrana, a już coraz bliżej. Co tu się wydarzyło? A, bo to jacyś uchodźcy musieli być, którzy są, powiedzmy, do bardziej ekskluzywnych zajęć przygotowani. No, tu jest sporo robotów. A nie, bo to są te sektory nowe. A, się nie będę musiał zająć wobec tego. Czy ja to chcę w ogóle oddać, bo ja nie chcę mieć tego tutaj takiego pojedynczego terytorium, gdzie ono jest. Tu. No to oddam sojusznikom. Ale te roboty rzeczywiście możemy wykorzystać. Roboty możemy wykorzystać. Z pewnością mogą u nas pracować. O. Czyli pozyskamy martwą siłę roboczą. Czyli martwą, no, wiecie o co chodzi. Tylko nie wiem, czy tak klikam na pałę trochę i potem nie będę wiedział, które planety ogarnąłem, które nie. Działamy po kolei może wobec tego. Tu jest dużo robotów, które pójdą do pracy. Aż u nas jest ich za dużo teraz. Ale tym się zajmiemy potem.
tu już robotów nie ma. Tu jest ich dużo. Okej. Tu chyba też już ich nie mam. I tu są, powiedzmy, pójdą tu. Dobra, czyli te nasze planety też można oczywiście awansować dzięki temu. Stąd wywalimy, powiedzmy, tu, czyli to się ogarnęło. No i musi się wojna skończyć, żebyśmy mogli przekazać to w cholerę. Czy to jest jedna planeta do zdobycia, tak szczerze mówiąc. Ale dobrze broniona. No ale atakujemy połączonymi wszelakimi siłami. Jasne. No i tu też gigantyczne inwestycje w odbudowę w naszej floty. Nawet na naszych gigantycznych zasobach się to odbiło. Później przystąpimy do tych pozostałych flot. Najpierw odbudujmy tą naszą. A tutaj bunt robotów, widzę, walczy. I dobrze, o to tam chodziło w dużej mierze. To prawda, nie zbliża się jeszcze do końca. Dzielnie się bronią. No to są planety starożytnych, czyli wiadomo, że są troszkę bardziej technologicznie zaawansowane. Dobra, zwiększmy to, bo jest dosyć niewiele. Światy urosły. No, tu generalnie jest dobrobyt. Niech jest jak jest. Tą wojnę zakończyłem w tym okupacją. To stoi pod stolicą. Zrekrutujmy trochę więcej ksenomorfów. Jednak co by nie mówić, to są mocne jednostki, bo najmocniejsze.
takie możemy mieć, że też się dużo wolniej produkuje. No, dwukrotnie, chociaż nie, roboty też się długo produkują. Desant już w połowie wykonany. No, bo tu głosujemy przeciwko tym. No, mówię, to jest nasz największy rywal. Sojusznik i rywal jednocześnie. No, 40 tysięcy to nie odczujemy tego specjalnie. Tu troszkę ubywam. No, ci się tutaj chyba ogarnęli. Ci delikatnie też, dobra. Wszystko wskazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. Czyli, że nawet będziemy mogli znów kogoś niedługo przycisnąć o więcej zasobów. I tu chcemy ponad 1000, żeby było. No ale zysk jest prawie 2, dobra, to się nie ma co przejmować jeszcze. Tym bardziej, że tam światy górnicze też powstają. Ostatni oddech kaczuchy. Dogorywać dziady. W międzyczasie możemy tu jakieś przejrzeć planety. Co tu się ważnego dzieje? Raczej nic. No, tu możemy po prostu zwiększyć produkcję. A to w sumie ta planeta, która produkuje tyle tych surowców. A właśnie. Zapomniałem często, że edykty trzeba wywalić. One zżerają nam minerały i resztę. Się zlagowało to przez to, że tutaj mam tą bitwę wyświetloną. Dobra, to wszystko działa. No, naprawdę to ładnie wykorzystujemy. Też mamy tego całkiem sporo. No, oni też troszkę regenerują w tej rezerwie. Miał być krótki odcinek, a się zrobił długi. Mówię, głównie przez te bitwy. No nie wiem, czy powinniśmy się dozbrajać, czy dalej być w takim stanie, jak jesteśmy teraz. Bo jeżeli byśmy poszli w dozbrajanie, no to wtedy całkowicie nie ma sensu zmiana tutaj przepisów. No, ten bunt robotów robi robotę. Tak bym powiedział. Też to ciekawe, nigdy nie mieliśmy żadnych już technologii do pozyskania. Już.
I co? Desant powinien się zakończyć. No. A, bo musi być głosowanie, przecież wspomniałem. I do kogo trafiły te tereny? O, no dobrze, do naszego przydupasa, bo się troszkę obawiałem, że pójdą do tego super mocarstwa tutaj. Flota idzie do domu, niech się zreperuje u siebie. Wy też polecicie tu. I jeszcze co zrobimy? Im damy to dabit. Gdzie tu jest umowa handlowa? Po prostu ich nas lubią bardziej. Staną sobie sporo prachatych terenów, ale... O, ten jest nawet niezły błędem technologicznym. Nie chcecie tego? Bierzcie i... Nie marudźcie. No i super. Czyli co? Czyli na dzisiaj kończymy. No i teraz trochę chyba pogram, żeby odbudować flotę i potem zobaczymy, co dalej. Póki co, pozdrawiam i do zobaczenia.